Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich. We saw yesterday that in Revelation 5 there is a scroll with seven seals. Widzieliśmy w Księdze Objawienia w 5 rozdziale, że jest tam pewien zwój z 7 pieczęciami. And no one could open this scroll except for Jesus, the Lamb. I nikt nie był w stanie otworzyć tego zwoju oprócz Jezusa, baranka. But in Revelation 6 he begins to unseal these seals. I w tym objawieniu w rozdziale 6 baranek właśnie otwiera pieczęcie. And really these seven seals represent different periods of time through history from the time of Christ until Jesus returns. Te 7 pieczęci obrazuje 7 okresów historii od czasów przyjścia Chrystusa do jego powrotu. Exactly. Yes. Yeah. So for the last 2000 years it's not like there's been nothing happening. God has had his hand over everything that's been happening in the world. I przez ostatnie 2000 lat to nie, że nic się nie dzieje. Pan Bóg cały czas trzyma rękę na pulsie i interesuje się tym światem. Yes, and even though there have been ups and downs throughout history, God is in control. I pomimo, że były wzloty i upadki poprzez historię, Pan Bóg kontroluje to wszystko. And we know that because he has foretold us before it happens all of these things that have been taking place. I wiemy o tym, ponieważ Bóg powiedział o tym wcześniej, zanim te wydarzenia miały miejsce. And so just in summary, these seven periods represent seven seals represent seven periods of time from the cross until the end. Podsumowując, te 7 pieczęci reprezentuje 7 okresów od krzyża do końca. And so we come to Revelation 6 now where each seal begins to be opened. Przechodzimy teraz do rozdziału 6 Księgi Objawienia, gdzie każda z pieczęci zostaje złamana. And we saw last night that when the first seal was broken, a white horse was seen as coming out. Widzieliśmy wczorajszego wieczoru, że kiedy złamana jest pierwsza pieczęć, pojawia się biały koń. And this white horse represents triumphant Christianity. A ten biały koń reprezentuje triumfujące chrześcijaństwo. And Christianity, as Paul wrote, went all over the world at that time. I tak jak apostoł Paweł pisze, chrześcijaństwo wtedy rozprzestrzeniło się na cały świat. This was in the first century AD. To było w pierwszym wieku naszej ery. Then the second seal is broken and we see a red horse coming out with a sword. Widzimy później, druga pieczęć jest złamana i pojawia się czerwony koń z jeźdźcem, który trzyma miecz. And we see this was an era of persecuted Christianity when the church was persecuted by Rome, by the Roman Caesars, etc. Obrazuje to okres prześladowania chrześcijaństwa przez Rzym, przez cesarzy rzymskich. And that goes through until the early 300s. I to ma miejsce do 300 roku naszej ery. Then we see in the early 1300s that Rome adopts Christianity. Potem widzimy w kolejnych latach od 4 wieku, że Rzym zaczyna przyjmować chrześcijaństwo. But with it they bring a lot of their foreign beliefs
into the church. Ale również wnoszą do kościoła chrześcijańskiego wiele wierzeń. And so we see during this 225 year period a time where things that are not in the Bible are coming into the church. I widzimy przez te 225 lat, że pojawiają się w kościele rzeczy, które nie były biblijne. Then the fourth seal is opened and the scholars put this time period down to a very long time period. Potem czwarta pieczęć jest złamana i uczeni umiejscawiają ten okres jako długi okres w historii od 500 roku naszej ery do 1500 roku. And this horse is a pale horse representing death. I pojawia się wtedy trupio blady koń, który obrazuje śmierć. And we see that because of the errors that came into the church, the church ends up being dead. Kościół, na skutek tego błędu, który pojawia się w chrześcijaństwie, Kościół idzie ku śmierci. And it also led to physical death and much persecution, etc. Prowadzi to również do fizycznej śmierci, do prześladowań. And so tonight we continue with the seven seals. I teraz będziemy kontynuować z tymi siedmioma pieczęciami dalej. The four horsemen are essentially the first four of the seven seals. Czterech jeźdźców to są pierwsze cztery pieczęcie z tych siedmiu. So the fifth seal we see something that the Bible refers to as the souls under the altar. W przypadku piątej pieczęci widzimy coś, co Biblia określa jako dusze pod ołtarzem. And we go to Revelation chapter 6 and we read there in verses 9 to 11 when he opened the fifth seal I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God. Przechodząc do Księgi Objawienia 6 rozdziału, od 9 wersetu zaczynamy czytać takie słowa. Po otwarciu przez baranka piątej pieczęci zauważyłem poniżej ołtarza dusze zabitych za Słowo Boże. So these are people that are standing up for the truth in the Bible and they lost their lives as a result. To są ludzie, którzy stali za Słowem Bożym i w wyniku tego stracili swoje życie. So they killed for the word of God and for the testimony which they held. Zabitych za Słowo Boże i za świadectwo, które składali. And they cried with a loud voice, saying, How long, Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? I zawołały one donośnie, Władco święty i prawdziwy, jak długo jeszcze ma to trwać? Czy nie zamierzasz sądzić mieszkańców ziemi? Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Każdej z tych dusz dano białą szatę. Powiedziano im też, że jeszcze przez pewien krótki czas mają odpoczywać. Aż się dopełni liczba ich braci, którzy podobnie jak oni byli sługami i podobnie mieli ponieść śmierć. So you see, they are resting, the Bible says, they are resting in death. I Biblia określa to, że oni odpoczywają w śmierci. It's not like they are literally crying out, how long, God? To nie jest tak, że oni w literalny sposób krzyczą do Boga, jak długo jeszcze? Because they're dead. Ponieważ są martwi. It's a little bit similar like when Cain killed his brother Abel. To przypomina trochę sytuację, jak Kain zabił swojego brata Abla. And God came and spoke to Cain and he says, the blood of Abel cries out. I Bóg przyszedł do Kaina i mówi, krew Abla woła z ziemi. It's not like the blood was literally crying out, but it's metaphoric. To jest pewna metafora, to nie krew literalnie wołała. And so we see here in this fifth seal from the early 1500s and to the mid 1700s these souls under the altar. I przy tej piątej pieczęci widzimy ten okres, który jest od początku od 1500 roku do połowy XVIII wieku, dusze pod ołtarzem. In 1517 that was the year that Martin Luther nailed the 95 theses to the church door in Wittenberg. W 1517 Marcin Luther przybił do
drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez. And although the voices of reformation within the church were started before that, i głosy nawołujące do reformacji w kościele zaczęły się były słyszalne już wcześniej. Oftentimes people look at 1517 as really kind of a momentous sort of time where the reformation really kind of got going. Większość ludzi zwraca uwagę na tę datę, na 1517, kiedy ta reformacja zaczęła działać. And really, you know, it was during this time of the reformation that as the world was coming out from what we call the dark ages. I podczas reformacji świat wychodzi z tego, co nazywamy ciemnym średniowieczem. That really what we see today as the modern democracies, civil rights and availability of higher education, things like that became available to many more people. W tamtym okresie zaczęły się pojawiać takie rzeczy, które dzisiaj są nam znane, jak demokracja, jak prawa człowieka, jak dostęp do edukacji. The altar that is mentioned here is obviously its imagery that we see in the temple. Ołtarz, o którym tutaj czytamy, jest obrazem świątyni, która And the altar was obviously a place of sacrifice. Było to miejsce składania ofiar. And so the souls under the altar represent those who have died for the cause of Christ. I te dusze pod ołtarzem reprezentują tych, którzy umarli w imię Jezusa. It was a sad time for believers in the Bible. It's a sad time in the history of the church. To był smutny okres dla ludzi wierzących Biblii, dla Kościoła. And there was a lot of corruption going on. Było wiele korupcji, która działa się w tym czasie. This was a time when there was three popes, and they were kind of fighting against each other. W tym czasie było trzech papieży, którzy walczyli ze sobą. Actually, that's going back a little step before the 1500s. To trochę przed 1500 rokiem. And you know, even the church recognized that there needed to be some reform. Nawet w kościele dostrzeżono, że potrzebne są reformy. And the king Sigismund he summoned the pope who said, you know, I'm the one that's in charge. He got him to come to Constance. I cesarz rzymski Zygmunt Luksemburski chciał, aby papież również przybył do Konstancji. And it was at that time that that pope was he was put in jail. Został ten papież wtrącony do więzienia. Bohemian reformer John Huss was also put in jail. Jan Hus został również wtrącony do więzienia. The other two that claimed to be popes were put aside and a new pope was elected. Ci dwaj pozostali papieże zostali odsunięci i nowy papież został wybrany. And obviously if you've read the history, if you've read that book that I was showing you the other day. Jeśli czytacie, znacie historię lub przeczytaliście książkę, którą pokazywałem któregoś dnia. You will know that John Huss was ultimately burnt at the stake, right? Dowiecie się, że Jan Hus został spalony na stosie. But you know, this was a time when there was many good people in the church that wanted change. Ale był to czas, kiedy było wiele dobrych osób w kościele, które chciało zmiany. John Huss was himself a Catholic priest. Jan Hus był katolickim księdzem. So there were priests, there were nuns, bishops, etc., lay people that wanted reform in the church. Czyli byli księża, byli biskupi, byli ludzie świeccy, którzy chcieli reformy kościoła. But because these reformers were speaking out strongly against the evils that they saw. Ale ponieważ ci reformatorzy mówili głośno przeciwko złu, które widzieli, people like John Huss, who was preaching the gospel, was eliminated. Ludzie jak Jan Hus, którzy głosił Ewangelię, zostali wyeliminowani. If you come here to Constance, there was 400 priests and cardinals that came to this conference that was called. Jeśli udamy się do Konstancji, w czasie tego soboru przybyło na niego 400 księży i kardynałów. And in recent times they've actually put up this monument here in Constance.
It's the monument is made of concrete, very heavy, and it turns around. It rotates, I think, once every 4 minutes. Jest tam ustawiony taki pomnik betonowy, ciężki, który raz na 4 minuty obraca się. And the main part of the monument is actually a prostitute. I tym głównym elementem tego posągu to jest tak naprawdę prostytutka. And in her hands, one hand is the king, and in the other hand is the pope. I na jednym jej ręku siedzi król, a na drugim papież. And they're both naked. I obaj są nadzy. And they both have their crowns on their head. I obaj mają korony na głowach. Interesting, isn't it? Ciekawe. There was 400 priests that came and 1500 prostitutes came to this conference. Na ten sobór, w czasie tego soboru przybyło na niego 400 księży, kardynałów oraz 1500 prostytutek. So that tells you something about the state of the church at that time. To mówi coś o stanie, w którym znajdował się Kościół wtedy. So the reformer John Huss, he was condemned and burnt at the stake, and they've put this rock here to commemorate the place. Reformator Jan Hus został potępiony, został spalony. W tym miejscu znajduje się ten pomnik też upamiętniający. But there were many things happening across here in Europe at that time. Ale wiele rzeczy w tym czasie działo się w Europie. Godly people who just wanted to follow Jesus were massacred. For instance, here at Saint Bartholomew's Day in France. Pobożni ludzie, którzy chcieli naśladować Chrystusa, zostali zabici. Tutaj przykład masakry we Francji w noc Świętego Bartłomieja. And the bells were ringing at that time because of the joy that these people were being killed. Dzwony we Francji dzwoniły w tym czasie, radując się z tych ludzi, którzy zostali zabici. Over here in Oxford, there were 3 reformers here that were burnt at the stake for preaching about Christ and about salvation. W Oksfordzie, w tym miejscu, ginęło 3 reformatorów głoszących o Chrystusie i zbawieniu. So this period of time, 200 or 300 years, is where Christians that just wanted to follow the Bible were being persecuted by the church. I te okresy historyczne, te 200-300 lat, to był czas, kiedy ludzie naśladujący Chrystusa, czytający Biblię, byli prześladowani. This was a time that we say this was when there were many martyrs for Jesus. W tym czasie, mówimy, było wielu męczenników w imię Chrystusa. And you know, it probably wouldn't take much for people of faith to lose their faith. I pewnie nie trzeba było wiele, aby ci ludzie wiary utracili swoją wiarę. And I wonder sometimes, you know, God has given all of this ahead of time as prophecy to encourage people. I wyobrażam sobie, że Bóg dał te wszystkie informacje wcześniej, aby wzmocnić, aby dać odwagę ludziom. So that when they're going through difficult times, they can say, wow, you know, this is the time that we are living in. We need to be strong. I kiedy zaczną przechodzić przez takie trudne czasy, mogą spojrzeć, powiedzieć, to są właśnie to są te trudne czasy i przejść po prostu przez nie. We need to be faithful. Musimy być silni, musimy być wierni. Now, before I go to the next seal, the sixth seal, zanim przejdę do kolejnej, 6. pieczęci, there's an interesting thing that happens in the Bible when we look at what the Bible is talking about at different periods of time. Jest interesująca rzecz w Biblii, kiedy Biblia mówi o różnych okresach czasu. When the Bible is talking about Egypt, is because God's people are in Egypt. Kiedy Biblia na przykład mówi o Egipcie, to dlatego, że ludzie, Boży ludzie są w tym Egipcie. When the Bible is talking about Babylon, it's because God's people are in Babylon. Kiedy Biblia mówi o Babilonie, to dlatego, że Boży ludzie są w Babilonie. When the Bible is talking about Israel, it's because God's people are in Israel. Kiedy Biblia mówi o Izraelu, to Boży ludzie są w Izraelu. A lot of what we see that was happening here was happening in what today we would call Europe, right? Wiele z tych rzeczy, których tutaj czytamy, działo się w miejscach, które dziś nazywamy Europą. Now we don't have time to go into this, but there are other prophecies that span a period of time that also talk about Europe. Nie mamy teraz na to czasu, ale są inne proroctwa, które również mówią o Europie.
You remember that slide that I showed a number of times throughout this series about the dragon, the first beast and the second beast. You remember that? Pamiętacie ten slajd, który pokazywałem, który przedstawiał smoka i dwie bestie. And so that first beast, if you like, is the time that was happening, things that were happening here in Europe until the late 1700s, like this time of the fifth seal. Ta pierwsza z bestii pokazuje okres, który dział się tu w Europie właśnie do tego czasu piątej pieczęci. Then it's like as if there's a shift that happens. I potem jest pewna zmiana, następuje pewna zmiana. The Bible shifts attention from the old world to the new world. Biblia przenosi akcenty z przeszłości, ze starego świata do nowego świata. Have you heard that term, the new world? Czy słyszeliście ten termin nowy świat? Okay, so a lot of people that were persecuted in Europe, they wanted to get away and live in freedom. Wiele osób, które były prześladowane w Europie, chciały uciec do wolności. Where did they go? Gdzie oni się udali? Yeah, they went to America, right? Do Ameryki. And they said, you know, we want to live in a country in freedom without a king and without a pope. Chcieli żyć w kraju wolności, bez króla i bez papieża. Because they saw that through history dark times came as a result of this union. Ponieważ widzieli, że skutek tego związku przyszły ciemny okres na Europę. And so when we look at the dragon, the first beast and the second beast, kiedy przyglądamy się smokowi, pierwszej bestii, drugiej bestii, the shift from the first beast to the second beast is a shift really from America, from Europe to America. I ta zmiana z tej pierwszej bestii na drugą, to tak w rzeczywistości jest zmiana z Europy do Ameryki. And so there's a different focus, if you like. Inne spojrzenie, jeśli tak to możemy nazwać. Okay, so let's jump to the sixth seal. Przenieśmy się teraz do szóstej pieczęci. And some incredible events begin to take place. Niesamowite wydarzenia mają miejsce in the natural world. W katastrofy naturalne. And so we read here in Revelation 6, verses 12 to 17, I looked and when he opened the sixth seal, and behold, there was a great earthquake. W Księdze Objawienia, w szóstym rozdziale, 12 po 17 werset, czytamy, patrzę dalej, baranek zdjął szóstą pieczęć, wtedy doszło do silnego trzęsienia ziemi. And the sun became black as sackcloth of hair. Słońce pociemniało jak włosienica. And the moon became like blood. Cały księżyc przybrał barwę krwi. And the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drops its late figs when it's shaken by a mighty wind. Z nieba na ziemię zaczęły spadać gwiazdy, jak niedojrzałe figi, gdy rozszalały wiatr targa figowcami. When we're reading through the Bible here to the end of verse 13, kiedy czytamy w Biblii do końca wersu 13, you can see in my Bible I have sometimes various colors and I've got wide margins so I can write in them. W mojej Biblii widzicie, czasami zaznaczyłem różnymi kolorami, jest mam też szeroki margines, na którym mogę notować. And between verse 13 and 14, i pomiędzy wersem 13 i 14, you can see here, Paweł, I've got an arrow. Jest taka strzałka w mojej Biblii. And I've got written here current. Current. This is where we are today. I mam tam napisane obecny, czas obecny. To jest to, gdzie jesteśmy teraz. This is where we are today. We are, if we're looking at the seals, okay, I'm not talking about different parts of Revelation. Jeśli patrzymy na tę część z pieczęciami, I'm just talking about the seals. This is where we are today. To jest miejsce, gdzie jesteśmy dzisiaj. In between verse 13 and 14. Pomiędzy 13 a 14 wersetem. So now we keep on reading, and this is verse 14 now. Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. I teraz czytamy dalej w wersecie 14. Niebo zostało zwinięte jak zwój, a każda góra i wyspa usunięta ze swego miejsca. And the kings of the earth and the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks and the mountains and said
to them, who is able to stand? Królowie ziemi oraz dygnitarze, wodzowie, zamożni i wpływowi, każdy niewolnik oraz człowiek wolny, ukryci w grotach i rozpadlinach, wołali do gór i skał: padnijcie na nas, ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień ich gniewu i nikt nie zdoła przeżyć. So just in a few short verses we kind of move from the mid 1700s right through to the second coming of Jesus. I teraz w tym okresie jest to okres, kiedy jest połowa XVIII wieku i drugie przyjście Chrystusa. This is not unusual for Revelation. To nie jest coś niezwykłego, jeśli chodzi o objawienie. When we look, for instance, at the beginning of chapter 12, kiedy patrzymy na przykład na początek rozdziału 12, we see that it almost it begins with the rebellion, you know, that happens in heaven and Satan being thrown out of heaven. Czytamy o buncie, który miał miejsce w niebie i szatanie, który został wyrzucony z nieba. And then we see that Jesus comes to the earth and is born and he's taken back up into heaven. Potem widzimy Jezusa, który przychodzi na ziemię, rodzi się, a potem jest wzięty z powrotem do nieba. And then by the end of verse 6 we come to the middle of the 1700s. The end of the fifth seal. I potem w wersie szóstym przechodzimy do właśnie połowy XVIII wieku, do tej szóstej pieczęci. So just in a few short verses we've covered thousands of years. I w tych kilku wersetach tak naprawdę okrywa to okres kilku tysięcy lat. Does that make sense? That's in chapter 12. To jest rozdział 12. But in chapter 6 here we're just going from the mid 1700s to the second coming of Jesus. I w rozdziale 6 z kolei od połowy XVIII wieku do drugiego przyjścia Chrystusa. So that's what this sixth seal is about, from the late 1700s through to the second coming of Jesus. Więc ta szósta pieczęć to połowa XVIII wieku i przyjście, drugie przyjście Chrystusa. And we read there about these earthquakes. Czytamy tam o tych trzęsieniach ziemi. And we have seen in the past programs how there is an increase in the strength and frequency of earthquakes today. Widzieliśmy w poprzednich naszych spotkaniach, jak nasiliły się te ilości trzęsień ziemi i ich wielkość. We see that there are cosmic events that the Bible talks about. Widzimy też kosmiczne zjawiska, o których mówi Biblia. And then we see finally Christ coming back to the earth. I widzimy również Chrystusa, który powraca na ziemię. Aren't you glad that Jesus is coming back? Czy nie jesteście szczęśliwi, że Jezus powraca? Yes. Yes. Jesus is coming back, you know. Everything's pointing forward to that. Wszystko pokazuje na to, że Jezus wraca. Because the kingdoms of this world we see cause suffering, don't they? Bo królestwa tego świata, tak jak widzieliśmy, powodują ból i smutek. But you know, in Matthew chapter 24, Jesus also talks about and predicts these similar sorts of events. Ale w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, Jezus również mówi o tym i przewiduje, przepowiada pewne wydarzenia. Jesus talks about the time of the apostles and the early church. Mówi o czasach apostołów i wczesnego kościoła. And then he takes the disciples through that time of the dark ages and persecution. Zabiera później uczniów przez te ciemne wieki i prześladowania. Right down to the end time events. Aż do wydarzeń czasów końca. And the second coming of Jesus. I powrotu Chrystusa. And so we read there in Matthew 24, immediately after the tribulation of those days, that is the dark ages. I czytamy w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, zaraz też po ucisku owych dni, to właśnie te ciemne wieki, to średniowiecze. Then Jesus says the sun will be darkened and the moon will not give its light. Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. And the stars will fall from the heavens. Gwiazdy zaczną spadać z nieba. And the powers of the heavens will be shaken. I moce niebios zostaną wstrząśnięte. Sounds very similar to Revelation chapter 6, doesn't it? Bardzo podobnie brzmi to do objawienia rozdziału 6, prawda? Then Jesus says then the sign of the son of man will appear in the heaven. Dalej Jezus mówi, wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. And then all the tribes of the earth will mourn and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven.
I wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich. Yes, these clouds of heaven represent all of the angels that will be coming back with Jesus. Te obłoki niebieskie reprezentują wszystkich aniołów, którzy będą powracać, przychodzić razem z Chrystusem. And it says he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, meaning from all the directions of the earth. Pośle on swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od krańca do krańca nieba. Yes, and so let's have a look at some of these things that happened right after the emergence or coming out of these dark ages. Przyjrzyjmy się tym wydarzeniom, które pojawiają się zaraz po tym okresie ciemnych wieków, czy okresie średniowiecza. The big earthquake that kind of kicked it all off, we look back in history as like the great Lisbon earthquake of 1755. Początkiem temu dało trzęsienie ziemi w Lizbonie w listopadzie w 1755 roku. It's interesting that it happened on All Saints Day. To ciekawe, że zdarzyło się to 1 listopada, w Dniu Wszystkich Świętych. When people are in church praying for the dead. Kiedy ludzie są w kościołach i modlą się o zmarłych. And you remember the previous seal is talking about, you know, those that are under the altar are crying out to God for some justice. I pamiętacie, w tej poprzedniej pieczęci są dusze pod ołtarzem, które wołają, krzyczą do Boga o sprawiedliwość. And so this is one of the key sort of events, natural events that starts off this sixth seal. To jest jeden z tych głównych wydarzeń, które rozpoczyna ten okres szóstej pieczęci. They believe that the magnitude of the earthquake was somewhere between 8.5 and 9. That is a seriously big earthquake. Uważa się, że trzęsienie w Lizbonie było o sile między 8,5 do 9 stopni w skali Richtera. To jest naprawdę duże trzęsienie. You know, sometimes if we have a 5 on the Richter scale, there is some damage caused, isn't there? Czasami, kiedy mamy piąty stopień w skali Richtera, to jakieś szkody są powodowane, jakieś uszkodzenia. I remember the city where I grew up in Australia, that's Adelaide. Pamiętam miasto, w którym ja wyrosłem w Australii, Adelaide. There was an earthquake there before I was born. I think it was like 5.3. Zanim się urodziłem, było tam trzęsienie ziemi około 5,3 w skali Richtera. And there were some people that died in that. I w czasie tego trzęsienia też byli ludzie, którzy zginęli. This is a 9 on the Richter scale. A tutaj mamy 9 na skali Richtera. Do you understand the explosive TNT? Czy rozumiemy, jak to się ma w przeliczeniu na you know, the dynamite. Tak. TNT that they use are explosive. Odpowiednik, tak, siła wybuchu trotylu, tak. So if you compare a 5 Richter to a 9 Richter, jeśli porównujemy piąty stopień do dziewiątego stopnia, it's about 100,000 times stronger amount of TNT explosive. Odpowiednik w tych materiału wybuchowego, tej siły wybuchu, to jest 100,000 razy więcej. That's the amount of energy that is released. To jest ta ilość energii, która jest uwolniona w czasie tego wybuchu. And so all the basilicas there in Lisbon were filled with worshippers on that day, and they were destroyed on that day. Wszystkie kościoły, wszystkie bazyliki w tym dniu w Lizbonie były pełne modlących się ludzi, wszystkie zostały zniszczone. There's estimated there was about 100,000 deaths that day. Ocenia się, że mogło być zabitych nawet 100,000 ludzi tego dnia. Now in our terms we might think, well, that's not that big of an earthquake. Dzisiaj możemy sobie wyobrażać, że to nie było aż tak dużo ludzi. But Lisbon at that time had less than 300,000 people. Ale w Lizbonie mieszkało w tym czasie mniej niż 300,000 osób. That's what less than half the size of Łódź, right? Czyli połowa tego, co dzisiaj w Łodzi. Or less. Albo nawet mniej. Tak. And so 100,000 people died, basically one third of the population of Lisbon died. 100,000 ludzi zginęło, czyli tak naprawdę 1/3 ludności Lizbony. Even across the waters in Morocco there was 10,000 that died. Nawet po drugiej stronie morza w Maroku 10,000 osób zginęło. And then there was also a tsunami that came. Również to trzęsienie wzbudziło tsunami.
And the earthquake was also felt not just across Europe, but all the way across the Americas and the Caribbean. A było odczuwalne nie tylko w Europie, ale również na Karaibach i w Amerykach. And so what the earthquake didn't destroy, the tsunami destroyed. Czyli to, co nie zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi, zostało zniszczone przez falę tsunami. And what the tsunami didn't destroy, the fire destroyed. A co nie zostało zniszczone przez fale, zostało zniszczone przez pożary. 2/3 of Lisbon was destroyed. 2/3 Lizbony zostało zniszczone. So it was a serious earthquake. To było bardzo poważne trzęsienie ziemi. Then we see the dark day. This is the second point, the dark day of 1780. Drugi element to ciemność za dnia. 19 maja 1780 roku. This was, you know, in New England, USA, it was reported that the sun rose as usual. W stanie Nowa Anglia, w Stanach Zjednoczonych, sprawozdano, że słońce wzeszło normalnie, tak jak zwykle. But then at 9 a.m. it began to get dark. Ale o 9 rano zaczęło się ściemniać. People had to light their candles in the middle of the day. Ludzie musieli zapalić świece w środku dnia. And, the moon appeared red. Księżyc stał się czerwony. And it stayed dark until the middle of the next day. I pozostawała ta ciemność aż do połowy następnego dnia. This is what some of the historians have recorded here. Niektórzy historycy tak zapisali te The sun rose clear and bright at about 9, darkness gradually developed. Schodzące słońce było czyste i jasne. Około godziny 9 zaczęła narastać ciemność. Another professor here writes, this extraordinary darkness came on between the hours of 10 and 11 a.m. and continued till the middle of the next night. Inny profesor napisał, nadzwyczajna ciemność zapadła pomiędzy godziną 10 a 11 i trwała do połowy następnej nocy. That evening the moon appeared blood red and the earth was wrapped in impenetrable darkness. Tego wieczoru księżyc przybrał czerwoną barwę, a ziemię spowiły nieprzeniknione ciemności. Religious people thought it was a direct fulfillment of Bible prophecy. Religijni ludzie myśleli, że jest to bezpośrednie wypełnienie biblijnego proroctwa. And the scientists conjectured it cause might have been from smoke from fires from somewhere else, maybe from California or somewhere. Naukowcy przypuszczali, że za przyczyną stoi dym od pożarów na granicy, gdzieś może z Kalifornii. And living in Australia, we know when there's a bushfire. Mieszkając w Australii, wiemy, kiedy płonie burz. The sky appears a different color. Niebo przybiera inny kolor. And particularly around sunset, it's just got, you just know that there's a fire somewhere. Szczególnie w czasie zachodu słońca, wiesz, że gdzieś jest pożar. But also you can smell it. Ale również możesz to poczuć. Even though it might be far, far away, if the smoke comes in, you can still smell it. Nawet jeśli jest to gdzieś bardzo daleko, kiedy ten dym przychodzi, możesz poczuć go wokół. Then history also records about the falling of the stars, and this is the third point. Historia sprawozdaje również o spadaniu gwiazd. To jest ten trzeci element, trzeci punkt. And this happened in 1833. Miało to miejsce w 1833. I ocenia się, że w tym czasie 100 tysięcy meteorytów na godzinę spadało i trwało to przez około 9 godzin. The Native American people used this time as a benchmark in time. Indianie w tym czasie w Ameryce wykorzystują ten moment jako taki moment, od którego liczą czas. So sometimes they would count how old you are based on this event. I czasami, kiedy pytamy, ile masz lat, liczą od tego momentu właśnie. They would say, you know, this person is living for 20 years from the time of the meteorites. I mówią, ten człowiek żyje od 20 lat od momentu, kiedy miało miejsce to wydarzenie. Or he was born 5 years before the meteorites, something like that. Albo urodził się 5 lat przed
tymi spadającymi meteorytami. We also read this in one of the historical records. No philosopher or scholar has told or recorded an event, I suppose, like that of yesterday morning. Czytamy również w jednym sprawozdaniu, przypuszczam, że żaden filozof ani uczony nie mówił ani nie odnotował podobnego wydarzenia jak to z wczorajszego rana. But it's written here, a prophet 1800 years ago foretold it exactly. Ale dalej czytamy, prorok przepowiedział to dokładnie już 1800 lat wcześniej. So the people living in 1833 recognized that this was an event that the Bible had spoken of 1800 years earlier. Ludzie żyjący w tym 1833 roku wiedzieli, że o tym momencie mówiła Biblia napisana 1800 czy powiedziane 1800 lat wcześniej. So this sixth seal time begins with these natural events, earthquake, cosmic events, and then finally Christ's return. I okres tych szóstej pieczęci rozpoczyna się tymi wydarzeniami i trwa do powrotu Chrystusa. And if we look at the time scale now from the mid 1700s through to the second coming of Christ. I kiedy patrzymy na tę naszą skalę od 1750 do drugiego przyjścia Chrystusa, the sixth seal. To jest okres tej szóstej pieczęci. Now, why does the Bible give us all these details? Dlaczego Biblia mówi o tych wszystkich detalach, o tych wszystkich szczegółach? What is the purpose of these Jaki jest cel tych znaków? The purpose is because we're coming up to the seventh and last seal. Celem jest to, że zbliżamy się do tej siódmej i ostatniej pieczęci. When Jesus breaks open the seventh seal, we read that there is silence in heaven. Kiedy Chrystus łamie tę siódmą pieczęć, czytamy, że w niebie nastała cisza. We read this in Revelation chapter 8 verse 1. Czytamy o tym w Księdze Objawienia w rozdziale 8. W pierwszym wersecie. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Gdy baranek otworzył siódmą pieczęć, na około pół godziny zaległa w niebie cisza. Why is there silence in heaven? Dlaczego ta cisza w niebie nastąpiła? What do you think? Jak myślicie? Why is there silence in heaven? Dlaczego cisza w niebie? Yes. Because everyone that is in heaven is coming to the earth to get the people that are faithful to Jesus, right? Dlatego, że każda istota, która jest w niebie, przychodzi na ziemię, aby zabrać ludzi wiernych Jezusowi. Przychodzą z Chrystusem. And so there is silence in heaven. Dlatego jest cisza w niebie. Now, you remember we spoke before about how in Bible prophecy one day equals one year. Pamiętacie, jak mówiliśmy wcześniej, jak w biblijnym proroctwie jeden dzień równa się jeden rok? So how much is half an hour in prophetic terms? Czyli ile byłoby to pół godziny w tym profetycznym znaczeniu? Who's the mathematician? Half an hour is how long? Mamy tu matematyków. Of real time. Pół godziny, ile to jest czasu? Yes, 7 days. Siedem dni. It works out to 7.5 days. Trwa przez 7,5 dnia. Well, it's interesting, isn't it? Obviously there must be a time of Shabbat in there. To ciekawe, musi być tam też czas szabatu. So when Jesus comes back, you know, we're all going to be together, we'll be celebrating all together on the same Sabbath together. Czyli kiedy Chrystus przychodzi, wszyscy będziemy też celebrować, święcić siódmy dzień Szabat. So the seventh seal is the second coming of Jesus. Siódma pieczęć to powrót Jezusa Chrystusa. Jesus spoke of it like this in Matthew 25. Jezus mówi o tym w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. When the Son of Man comes in his glory with all his holy angels. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z nim wszyscy aniołowie. So all the angels are coming, that's why there's silence in heaven. Wszyscy aniołowie przychodzą, dlatego w niebie nastała cisza. He will send his angels with a great sound and trumpet, they will gather together his elect. Pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili jego wybranych. And then Jesus will set up his final kingdom where there will be no more tears, no more pain, no more sorrow,
no more death. I Jezus ustanowi w końcu swoje królestwo, to ostatnie, gdzie nie będzie łez, nie będzie bólu, smutku i śmierci. Christ gathers his people together in this seventh seal. Chrystus gromadzi swój lud w czasie tej siódmej pieczęci. And so this seventh seal time is the time of the second coming, and then it just continues on, doesn't it? Czyli ten czas to jest związany z drugim przyjściem Chrystusa i potem kontynuacja. Time continues then into eternity. I ten czas biegnie już dalej do wieczności. When seventh seal is when Christ gathers his people, and so we can see all these seven periods of time are covered in these seven seals. Widzimy te siedem okresów czasu pod tymi siedmioma pieczęciami ukrytymi. So where are we living today? Gdzie żyjemy dzisiaj? There's a little red arrow that should come down there. But it is not. And it will show you that we are living sometime just before the seventh seal. Tutaj ta czerwona strzałka pokazała się, pokazując nam miejsce, w którym żyjemy dzisiaj. And like I said before, if you're looking in the Bible verses, i tak jak powiedziałem, kiedy patrzymy na wersety biblijne, we are living in between verse 13 and 14. Żyjemy gdzieś w okresie pomiędzy wersetem 13 a 14. Friends, we are living right near the end of time. Żyjemy blisko końca czasu. When that rock will come down and smash all the kingdoms of this world, and Jesus will set up his forever kingdom. Kiedy ta skała z góry uderzy i rozbije te wszystkie królestwa ziemskie. We see here at the doorsteps of Poland today, there is a war that nobody could have expected. Widzimy teraz u progu granicy polskiej wojnę, którą nikt nie był w stanie przewidzieć kilka lat temu. And yet Jesus spoke about that there would be wars and rumors of wars. Ale Chrystus mówił, że będą wojny i wieści wojenne. And so we see in so many places around the world today not only wars but rumors of wars. I widzimy w wielu miejscach świata dzisiaj nie tylko wojny, ale również wieści wojenne. And back closer to where I live, there are these tensions between the western countries and China at the moment. Bliżej, gdzie ja mieszkam, są te napięcia pomiędzy krajami zachodnimi a Chinami. And I know that my country Australia has their warships up there as well. I wiem, że mój kraj, Australia, też wysyła tam okręty wojenne. We just don't know exactly what will happen, but we know that Jesus told us we'd be living through a time of wars and rumors of wars. Nie wiemy dokładnie, co się stanie, ale wiemy, bo Jezus powiedział nam, że będziemy przechodzić przez czasy wojny i wieści wojennych. We saw in a previous program how Jesus foretold we would be living in times of great pestilences. Widzieliśmy w poprzednim programie, jak Jezus przepowiedział, że będziemy żyli w czasie pandemii, w czasie epidemii. And I was just reading, I think two days ago, that in northern China now there is some other thing happening right now. I czytałem kilka dni temu w prasie, że w północnych Chinach coś się zaczyna właśnie dziać. And people are getting some sort of symptoms like pneumonia. Ludzie dostają jakieś symptomy podobne do zapalenia płuc. And when COVID started, they thought that's what it was as well. Kiedy zaczął się COVID, to też myślano w ten sposób. We can only hope that it won't be another great pandemic again. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jakaś kolejna wielka pandemia. But look, if it does happen, we've been told that it would happen. Ale jeśli będzie to miało miejsce, mówiono nam, że tak się stanie. Friends, there is no question that we are near the end of time. Nie ma wątpliwości, przyjaciele, że znajdujemy się przy końcu czasu. Jesus is coming soon. Jezus wkrótce przychodzi. If we go back to the time of Pompeii, kiedy przeniesiemy się w czasie do czasów Pompejów, the people there awoke to a brand new day. Ludzie obudzili się do nowego dnia. Nastał nowy dzień. It was August 24, 79 AD. Był 24 sierpnia 79 roku naszej ery. What a great day. Fresh air, blue skies. Co za wspaniały dzień, świeże powietrze, błękitne niebo. The streets were busy as they usually were. Ulice były pełne ludzi, tak jak zwykle. The business was going on as usual. Dzień jak zwykle, te same interesy. All the different pleasures of a modern city of that day.
różne przyjemności współczesnego miasta w tym dniu. The psychics were busy reading people's cards or maybe reading their palms. Wróżki były zajęte wróżeniem z dłoni, ustawianiem jakichś kart. And then it happened. I nagle stało się to. Mount Vesuvius blew up. Wezuwiusz wybuchł. And panic broke out. I wybuchła panika. Some people tried to leave quickly. Niektórzy szybko próbowali opuścić to miejsce. But it was too late. Ale było za późno. They hadn't taken notice of the warning signs. Nie brali pod uwagę tych sygnałów ostrzegawczych. And so many people perished. Wielu ludzi zginęło. People went to the bakery that day to get their bread. Ludzie poszli do piekarni tego dnia, żeby kupić chleb. And you know, even there, those digging up have found those that perished in the bakery. Te odkrycia wykopaliska pokazywały, że oni również zginęli w piekarni. Priests probably went running to their temples to gather together their idols or to pray with what was going on. Prawdopodobnie kapłani biegali do swoich świątyni, aby modlić się, aby zabrać swoje bożki. And some have been found holding on to their idols. I niektórzy zostali znalezieni, trzymając w dłoniach te bożki właśnie. Wealthy people went to collect their art. Bogacze chcieli zabrać swoje dzieła sztuki, które mieli. And there were some very wealthy people there in Pompeii. Niektórzy z nich byli naprawdę bardzo bogatymi osobami. One individual owned a whole city block. Jedna z osób była właścicielem całego kwartału. A little bit like your former predecessor here in Łódź, Israel Poznański, right? Trochę jak tutaj dawniej Izrael Poznański. They owned a whole city block. Czyli cały kwartał ulic był właścicielem. These people went back to get their art and they also perished. Ci ludzie też wrócili, aby ratować swoją własność i też poginęli. They failed to heed the warning signs. Nie usłyszeli znaków ostrzegawczych. What about us? A jak jest z nami? Are we taking note of the signs? Czy my Are we taking note of signs? Are we taking notice? Czy zauważamy te znaki? Are we making any preparations? Are we making any changes in our lives to prepare for Jesus coming? Czy przygotowujemy się w naszym życiu, przygotowujemy się na przyjście Chrystusa? Eternity is around the corner. Wieczność jest zaraz za rogiem. And God gives us these messages so that we may be saved. I Bóg daje nam tę informację, abyśmy mogli być uratowani. Where I'm from, this word eternity can be seen sometimes on various things. Skąd pochodzę, to słowo wieczność może być, możemy w różnych sytuacjach widzieć je. You can find it on t-shirts. Możecie widzieć, zobaczyć ten napis na koszulkach. Sometimes you can find it on coffee mugs. Na kubkach do kawy. Sometimes you can find it on surfboards. Nawet na deskach surfingowych. What's the origin of this handwritten cursive word eternity? Skąd wzięło się to odręczny, ten odręczny napis eternity, wieczność? Well, years ago there was a man called Arthur Stace. Lata temu był pewien człowiek, który nazywał się Arthur Stace. He was born in 1884. Urodził się w 1884 roku. He was born in very unfortunate circumstances. W bardzo niesprzyjających okolicznościach. His parents were very poor. Rodzice byli biedni. They were both alcoholics. Oboje byli alkoholikami. And young Arthur was not cared for very well. I nie opiekowano się młodym Arturem. When he was 12 years old, the government decided they need to look after this boy. Kiedy miał 12 lat, rząd zdecydował, że będą opiekować się tym chłopcem. Będzie opiekował się tym chłopcem. But things didn't get any better. Ale nie poprawiło to sytuacji. He used to steal things, used to steal milk and steal bread and all sorts of things. He was hungry. Zwykł kraść różne rzeczy, kradł chleb, kradł mleko, był głodny. At age 15, he was in prison. W wieku 15 lat trafił do więzienia.
Later on in his 20s, he was like a lookout for looking out for police in case the police were coming because there was gambling going on. Kiedy miał około 20 lat, pracował, stał na czatach, rozglądał się, czy nie idzie policja, kiedy ktoś tam inny uprawiał hazard. And because gambling was illegal back in those days. Wtedy hazard był nielegalny. He had a number of sisters as well. Miał kilka sióstr również. And at this time he was also a scout or a lookout to see if the police were coming because his sisters were working in the brothel. I w tym czasie również rozglądał się, pilnował, czy policja nie nadchodzi, bo jego siostry pracowały w burdelu. Well, by the age of 46, he was 46 years old. Miał około 46 lat. And a change came in his life. I w jego życiu nastąpiła zmiana. It was the year 1930. To był 1930. And he was walking past a chapel and he heard some singing and things going on inside, so he went in. Przechodził obok kaplicy i usłyszał śpiewy i zdecydował się wejść. And he listened to a message about Jesus and the good news of the gospel. I usłyszał przekaz o Jezusie i o dobrej nowinie, o Ewangelii. He heard how Jesus could forgive him. Usłyszał, że Jezus może przebaczyć jemu. He heard how Jesus could cleanse him of all of his sin. Że może oczyścić wszystkich jego grzechów. And it so touched this man that he went out of that church meeting. I tak to dotknęło go, że wyszedł z tego spotkania w kościele. He went across the road and there was a big old tree there. I przeszedł na drugą stronę ulicy, tam było wielkie drzewo. And he'd never done this before, he'd never prayed in his life. Nigdy tego nie robił, nigdy wcześniej nie modlił się w życiu. But he went under that tree and he prayed to Jesus. Ale zbliżył się do tego drzewa i modlił się do Jezusa. He said, Jesus, if this is true, if you can do this, please do it for me. Modlił się, Jezu, jeśli to jest prawda i Ty możesz to robić, proszę, zrób to dla mnie. And he committed his life to Jesus. I oddał swoje życie Chrystusowi. 2 years later, he was going past another meeting. Dwa lata później przechodził obok innego spotkania. And there was a preacher preaching in there again. I inny kaznodzieja również tam kazał. It was the year 1932. Było to w 1932 roku. And the preacher there was he was actually a military man. I ten kaznodzieja był wojskowym. And he was basically reading his sermon from the notes. I czytał swoje kazanie z notatek. But then all of a sudden he just put his notes aside. I w którymś momencie odłożył te swoje notatki na bok. And he was reading from Isaiah chapter 57. I czytał z Izajasza z rozdziału 57. And in Isaiah 57 he uses the word eternity. I Izajasz używa w tym rozdziale słowa wieczność. And so he put his notes aside and he says, eternity, I wish you could all be there. I odłożył te swoje notatki i powiedział, wieczność, chciałbym, abyśmy wszyscy tam byli. Where will you be in eternity? Gdzie będziesz w wieczności? Gdzie spędzisz wieczność? And it was such a moving, rousing part of the sermon that again it really touched Arthur's heart. I było to takie poruszające, poruszający apel, że to znowu dotknęło serca Artura. And he felt that it wasn't good enough for him to have salvation. Jesus wanted everybody to have salvation. I dotarło do niego, że nie wystarcza, żeby tylko on otrzymał zbawienie, ale że Jezus chce, aby wszyscy byli zbawieni. And so here this man who had had no schooling. I w tym momencie ten człowiek, który nie miał żadnych szkół, he went out of that building and he had a piece of chalk in his pocket. Nie miał żadnego wykształcenia, wyszedł z tego budynku, miał w swojej kieszeni kawałek kredy. And he went down onto the pavement and he wrote the word eternity. I przyklęknął na chodniku i napisał słowo eternity, wieczność. He'd never had any schooling in his life. Nie miał żadnego wykształcenia, nigdy nie uczył się w swoim życiu.
And yet he said that somehow miraculously it just came out so smooth like a copperplate type of writing. I mówił, że w jakiś sposób to wszystko wyszło tak pięknie spod jego ręki, jak no, piękną czcionką to napisał. This was before the days of graffiti. To nie były czasy graffiti, to było dużo wcześniej. But he started writing the word eternity all over Sydney. I zaczął pisać to słowo eternity, wieczność, w całym Sydney. He would write it up on the walls. Pisał na ścianach. He would write it on the bridges. Na mostach. He would write it on the ground. Na ziemi. And every day people would see this word eternity. I każdego dnia ludzie widzieli w mieście te napisy wieczność. And nobody knew who was writing this word eternity. I nikt nie wiedział, kto tak naprawdę napisał te słowa. Then one early morning a journalist managed to get him writing the word eternity. I któregoś dnia rankiem jeden dziennikarz, jeden reporter zdołał dostrzec, kto pisze to słowo. They called him Mr. Eternity. Nazwali go Panem Wiecznością. It is estimated that he wrote the word eternity 500,000 times. Ocenia się, że napisał to słowo wieczność 500,000 razy. Imagine. Wyobraźcie sobie. God put it in his heart to be an evangelist just with one word. Bóg włożył w jego serce potrzebę bycia ewangelizowania tylko jednym słowem. And it started in 1932. I zaczął w 1932. It's almost what? More than 90 years ago, right? Więcej 91 years ago. 91 lat temu. Well, you may know in Sydney we like to have fireworks at New Year's. Pewnie wiecie, że w Sydney lubimy fajerwerki w czasie Sylwestra, w czasie Nowego Roku. My wife always likes for us to go and see these fireworks. Moja żona lubi iść, abyśmy tam poszli i oglądali te pokazy sztucznych ogni. And you probably all recognize this picture of the Opera House and the Harbour Bridge. Pewnie rozpoznajecie ten obrazek, to zdjęcie opery w Sydney i mostu. It really is a beautiful place. To jest piękne miejsce. But Sydney is also moved a long way away from God. Ale Sydney również odeszło daleko od Boga. Well, in the year 2000 or just before the year 2000 began, krótko przed rokiem 2000, or on New Year's Eve basically, w Sylwestra tuż przed rokiem 2000. People came, they were gathering around this bridge site waiting for the fireworks to start. Ludzie zebrali się właśnie wokół tego mostu, aby zobaczyć rozpoczęcie tych fajerwerków. You have to wait until it gets darker so that you can see them properly. Musicie poczekać, aż ściemni się, abyście mogli dobrze to widowisko widzieć. And then when it's dark enough, boom, they all go up. I kiedy już jest wystarczająco ciemno, rozpoczyna się ten pokaz. And I think being here in Europe, you can probably watch it on your TV the day before it actually happens, before you have New Year's. I my tutaj w Europie możemy to oglądać nawet dzień wcześniej. And usually they have all these fireworks going on for a while, and then at the end there's something that comes onto the bridge. I zwykle jest tak, że te fajerwerki wybuchają, a potem na koniec coś się jeszcze dzieje, pokazuje na moście. Well, at the start of the new millennium, at the start of the year 2000, a na początku nowego tysiąclecia, na początku roku 2000, the word eternity came on the bridge. Na moście pojawiło się słowo eternity, wieczność. Can you imagine? Możecie sobie wyobrazić? It's a witness to the whole world. To świadectwo dla całego świata. From this poor man who had lived such a bad life. Od tego biednego człowieka, który prowadził takie biedne życie. To a man whose heart God had touched in a special way. Do człowieka, którego Bóg dotknął jego serce w specjalny sposób. He witnessed in his life to the city of Sydney. Świadczył swoim życiem dla mieszkańców Sydney. And then years after he had died, his witness lives on to the whole world.
I lata po tym, jak umarł, to jego świadectwo żyje dalej i jest widzialne na całym świecie. Friend, God wants each one of us in eternity. Bóg chce każdego z nas widzieć w wieczności. The question is, are we ready? Pytanie, czy jesteśmy gotowi? God has put eternity in our heart. Bóg włożył wieczność w nasze serca. What must we do to be ready? Co musimy zrobić, aby być gotowi? You know, when Jesus was on the cross, kiedy Jezus był na krzyżu, there was two thieves. Było tam dwóch złoczyńców. And one of them was mocking Jesus. Jeden z tych łotrów przedrzeźniał Jezusa, kpił z niego. And then the other one on the other said, other side said, "Don't you fear God?" A ten drugi po drugiej stronie powiedział: "Czy ty się Boga nie boisz?" You know, we have done the wrong thing and we are about to die. My robiliśmy złe rzeczy i umrzemy za to, zginiemy. But he recognized that Jesus was there and had done nothing wrong. Ale on wiedział, rozpoznał, że to jest Jezus i on nie uczynił nic złego. And he said, "Lord, remember me." I powiedział: "Wspomnij na mnie, when you come into your kingdom." Gdy wejdziesz do królestwa swego. I imagine there was a pause. Wyobrażam sobie, że była pewna pauza. What would Jesus say? Co Jezus powie? And then Jesus said, "Truly I say to you today." A Jezus mówi: "Zaprawdę powiadam ci dziś. You will be in the kingdom." Będziesz ze mną w królestwie. Friends, for those who accept Christ. Przyjaciele, ci, którzy akceptują, przyjmują Chrystusa. And his mercy. Jego łaskę. They can have confidence that the one who died for us will save us and take us into eternity. Mogą mieć pewność, że ten, który umarł za nas, uratuje nas, zbawi nas i zabierze do wieczności. Maybe there's somebody here today that recognizes that their life has been heading in the wrong direction. Może ktoś z nas na tej sali rozpoznaje, że jego życie idzie w złym kierunku. Maybe there's somebody here that feels that things aren't working out in their lives like they would wish they would be. Może ktoś uważa, że rzeczy w jego życiu dzieją się nie w sposób, w jaki chcieliby, aby się działy. Maybe God is convicting you that there is something in your life that you need to make right. Może Bóg przekonuje cię, że jest coś w twoim życiu, że powinieneś uczynić, skorygować. I can't read your mind. Nie mogę czytać w waszych umysłach. I can't read your heart. Nie mogę czytać w waszych sercach. But God can. Ale Pan Bóg może. And maybe God is speaking to your heart tonight. I może Bóg mówi dzisiaj do waszego serca. If God is speaking to your heart tonight and you feel that God is saying you need to turn from doing something that is wrong and turn to doing the right. Jeżeli Bóg mówi do waszego serca i czujecie, że powinniście odwrócić się od tego, co robicie źle i zacząć robić to dobrze. I'm wondering if you may be able to, and I know this is a big thing for Polish people. Zastanawiam się, chociaż wiem, że to duża rzecz dla ludzi tutaj w Polsce. But will you stand for Jesus? You're not standing for me. Ale powstalibyście dla Jezusa? Nie stajecie tu dla mnie. You stand for Jesus and say, "Lord, help me to make things right in my life." Wstajecie dla Jezusa i powiedzcie: "Panie, spraw, abyś uczynił dla mnie, abyś skorygował moje zachowanie." I know that I've been going in the wrong direction. Wiem, że szedłem w złym kierunku. I recognize that your coming is very soon. Wiem, że twój powrót jest bliski. I know that you want me in eternity. Wiem, że chcesz mnie w wieczności. Help me to turn from sin and turn to you. Pomóż mi, abym odwrócił się od grzechu i zwrócił do ciebie, ku tobie. Is there anyone here like that today that you would be strong enough to stand for Jesus? Czy jest tutaj ktoś, kto jest silny na tyle, aby powstać dla Jezusa? I encourage you to just stand where you are today. Zachęcam was, abyście powstali tam, gdzie jesteście. Maybe for the rest of you, you can all close your eyes. Może reszta z nas może zamknąć oczy. We don't need to see who that is. My nie musimy tego oglądać. Only Jesus needs to see.
tylko Jezus ma to widzieć. I've closed my eyes. Ja zamykam moje oczy. But God can see what you are doing. Ale Bóg widzi, co robicie. If you would like to stand for Jesus. Jeśli chcielibyście powstać dla Jezusa. Stand for the right. Stand for the right thing. Powstać dla dobrych rzeczy. And ask God to forgive your sins. I poprosić Boga, aby wybaczył wasze grzechy. That you may be in the kingdom. Abyście byli w Jego Królestwie. Just like the thief on the cross. Jak ten łotr na krzyżu. Then just stand right where you are today. Powstańcie tam, gdzie siedzicie, tam, gdzie jesteście. And for those of you who maybe have not stood up, maybe you have already accepted Jesus. I dla tych może, którzy nie powstali, którzy przyjęli Jezusa. And you want to just recommit your lives to him. Ale chcielibyście z powrotem oddać swoje życie Jemu. I invite you to stand now as well. Zapraszam, abyście również powstali. Let's pray. Pomódlmy się. Our Father in heaven. Nasz Ojcze w niebie. We thank you that you have put eternity in our hearts. Dziękujemy ci, że włożyłeś wieczność w nasze serca. This world has a lot of sorrow. Ten świat ma wiele smutku. And we can get so easily caught up in sin. I tak łatwo możemy popaść w grzech. We thank you, Lord, that you are a God of new beginnings. I dziękujemy ci, Panie, że ty jesteś Bogiem nowych początków. We thank you, God, that you can save us and take us into eternity. Dziękujemy, że możesz nas zbawić i zabrać do wieczności. We pray, Lord, that whatever happens in this world. Modlimy się, aby cokolwiek będzie się działo na tym świecie. Whether it's wars or rumors of wars. Czy będą to wojny, czy wieści wojenne? Whether it's a pestilence or disease. Czy jakieś katastrofy, czy epidemie. Whether it's problems in our homes or in our families. Czy problemy w naszych domach, czy w naszych rodzinach. We pray, Lord, that we may be strong and faithful to you to the end. Modlimy się, abyśmy byli silni i wierni tobie aż do końca. We thank you that you are coming back soon and that eternity is around the corner. Dziękujemy, że wkrótce przychodzisz i że wieczność jest zaraz za rogiem. And I pray for each one here that you have helped to make a decision tonight. Modlę się o każdą z tych osób, że pomogłeś podjąć decyzję. That you will seal their decision for eternity. Że zapieczętujesz ich decyzję na wieczność. And we thank you for this in Jesus' name. I dziękujemy w Jezusa imieniu. Amen. Amen.